Ford staje się coraz bardziej popularny w branży karawaningowej, wypiera troszeczkę brakującego Fiata Ducato. Znaleźliśmy kolejną firmę, która weszła właśnie w to podwozie, czyli firmę Etrusco. Obok mnie Daria z firmy X-ka, czyli przedstawiciela Etrusco na Polskę. Zgadza się. Daria, jakie marki jeszcze macie? X-Camp ma pod swoją autoryzacją jeszcze markę Leica, Birstnera oraz Eribe od całkiem niedawna. Natomiast takim naszym konikiem jest właśnie Etrusco, do którego mam nadzieję zaraz wejdziemy, poopowiadamy sobie o nim. Daria, to jak Etrusco jest odbierane przez waszych klientów? Tak jak wspomniałam, to jest taki nasz konik, ponieważ jest bardzo, bardzo duże zainteresowanie tym produktem. Myślę, że przede wszystkim jakość wykonania w stosunku do ceny jest tutaj głównym czynnikiem budzącym takie duże zainteresowanie dokładnie, szczególnie tym modelem. Bardzo fajny design, dobra cena, tak jak wspomniałam, i przede wszystkim lekkie materiały, które pozwalają na to, żeby ładowność pojazdu była większa. Dobrze. Etrusco ogólnie kojarzyło się z Fiatem, z Citroenem. Nie było tego na Fordzie. Teraz już jest. Dzięki temu cena dużo spadła? Cena bardzo, bardzo dużo spadła, ale przede wszystkim pojawiła się większa dostępność, tak jak powiedziałeś na początku, czyli większa dostępność stawia nam większe możliwości, tak? Możliwości sprzedażowe dla klientów. Tak, oczywiście, czyli... i na pewno dla nich jest, tak jak wspomniałeś, ta niższa cena bardzo, bardzo atrakcyjna, szczególnie dla klientów entry level, czyli tych dopiero zaczynających podróżowanie kamperem. Jest to produkt w naszej opinii idealny. Dobrze, to co? Wchodzimy do środka. Tak, zapraszam. Daria, no jesteśmy w środku, kurczę, no ciekawe wnętrze. Tak, ja może sobie opowiadaj. Tutaj przycupnę, żeby można było ten pojazd pięknie pokazać. Przede wszystkim, jeżeli zaczniemy od szoferki, tak jak wspomniałeś na początku, jest to podwozie Forda, całkowita nowość, jeżeli chodzi o Etrusco. Skrzynia automatyczna, sześciobiegowa, szoferka już taka bardzo nowoczesna, bardziej w stylu pojazdów... Taka samochodowa, nie? Tak, taka osobowa. Bardziej w stylu automotive, aniżeli do tej pory pojazdów kempingowych. Jest to na pewno czynnik, który jest im plus. Bo klienci odbierają to jako taki pojazd bardziej użytkowy, taki są przyzwyczajeni do tych pewnych funkcji, które ten pojazd akurat w sobie ma. Kolejno, jeżeli chodzi o część strefy tutaj dziennej, mamy oczywiście piękny design, to na to pewnie jako kobieta bardzo zwracam uwagę, czyli dużo... Aluminiowe wykończenia. Tak, bardzo dużo elementów chromowanych, piękne pośrednie oświetlenie tutaj w części dziennej. No i oczywiście tak jak już standard w większości pojazdów, ze stołu transformujemy łóżko. Dzięki temu ten pojazd ma 5 osób, maksymalnie możemy go skonfigurować dla 5 osób do jazdy, czyli 5 osób w homologacji, ale też 5 osób do spania. Daria, czyli tutaj tak, rozkładamy, obniżamy stół. Zgadza się, tak. I tutaj korzystając z tego siedzenia, gdzie ty siedzisz, tak? Tak, tutaj ta akurat wersja, w której my jesteśmy, jest czteroosobowa, być może jest, ponieważ nie ma tutaj specjalnego stelaża, który pozwoliłby nam na pełni na zrobienie łóżka. Natomiast bardzo fajnym czynnikiem, który też pokazuję swoim klientom, jak prezentuję ten model, jest to, że łóżko, które jest opuszczane tutaj nad naszymi głowami, czyli to łóżko dodatkowe, opuszcza się do takiej fajnej wysokości, gdzie osoby... w takim wzroście, powiedzmy, jak ja, czyli kobietki do 1,70 m, możemy tutaj jeszcze dalej korzystać z części dziennej. Mogę spróbować to zaprezentować. Myślę, że nam się uda. Oczywiście łóżko mamy manualnie opuszczane. Manualnie, tak. Zgadza tak, się. Aha. Dzięki czemu mamy jeszcze też przestrzeń oczywiście tutaj, żeby wyjść z pojazdu, co też nie jest takie oczywiste w wielu modelach. No i bardzo, bardzo ważny czynnik tutaj też działający na plus, czyli bardzo szerokie, duże łóżko. Tak, nie jest duże, to łóżko jest duże, rzeczywiście. Tak, typowo dla dwójki osób. No ładnie, ładnie to wygląda. I rzeczywiście nawet ty sobie dałaś radę bez problemu, nie? Z tym opuszczeniem, także ten mechanizm już jest tak fajnie dopracowany. Mhm. Kolejno mamy część kuchenną, która jest dosyć fajnie tutaj rozplanowana. Jest dosyć sporo tego miejsca, jeżeli chodzi o przyrządzanie posiłków. Bardzo fajne szafki z cichym domykiem w tej serii, w której akurat w tym jesteśmy, model Type X dokładnie, czyli takie specjalne wykończenie szafek. Też na to zwracam uwagę, że to są takie szafki na wysoki połysk z wykończeniem. Tak. Fajne uchwyty. Tak. Jest to taki porządny produkt, no i też pięknie dodatkowo wygląda.
Duża lodówka. Lodówka, no rzeczywiście tak, standardowa lodówka Tedford, tak. Tak, zgadza się z zamrażalnikiem, 142 litry, czyli jest sporo miejsca do przechowania jedzenia. No. I przede wszystkim, jeżeli mówimy o tym pojeździe, że stał się bestsellerem, to oprócz tego, że jest dla 5 osób, to jest też bardzo fajnie kompaktowy, ponieważ ma niecałe 7 metrów, a dzieje się tak dzięki temu, że mamy tutaj łazienkę w stylu Vario, czyli obrotowo. To co, wchodzimy do łazienki? No tak, musimy ją tutaj zaprezentować, bo jest fajnym rozwiązaniem. Ja może zapalę światło. Teraz będzie troszeczkę więcej widać. O, zobaczcie, oczywiście toaleta tutaj jest i mamy umywalkę, czyli to z czego korzystamy przez większą część dnia. Zgadza się. A kiedy wieczorem wracamy... I czary mary. Tak, wracamy do swojego pojazdu. Mamy transformowany prysznic, właściwie kabinę prysznicową, która jest pełnych rozmiarów. Nie ma tutaj żadnych kompromisów. Jest to bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie zyskujemy bardzo dużo przestrzeni, tak? Daria, ja myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, że nie mamy żadnych firanek, zasłonek, które się kleją i ta przestrzeń jest duża. Tak. I zobaczcie, jednocześnie tutaj te drzwi są tak jakby też już osłonięte, odizolowane od wody, tak? Tak, bo tutaj dokładnie jeszcze zwalniamy tą blokadkę i robimy standardową kabinę prysznicową. No dokładnie. No, czyli w tym momencie teraz pewnie oczywiście byłoby od środka, ale o, teraz ładnie się to zrobiło. Tak. Czyli fajnie producent też pomyślał o tym, że o samym użytkowaniu. Byliśmy już w łazience, to przechodzimy do sypialni. Oczywiście, jeżeli mówimy o kamperze, mobilnym domu, to również nie tylko część dzienna, ale część sypialna musi być komfortowa i w tym wypadku właśnie też tak jest. Mamy standardowej długości i szerokości łóżko tak zwane małżeńskie, ale łączone. Oddzielne wzdłuż. Tak. Czyli to jest, myślę, że najbardziej popularne już wśród karawaningowców, takie najbardziej wygodne. A dzięki temu, że można je połączyć tą szufladą, jak pokazujesz. Zgadza się, tak. Materac oczywiście jest schowany tam. Tak, materac jest i spokojnie 3 osoby, czyli rodzice z dwójką dzieci nawet spokojnie mogłyby tam małych, nie? To mogłyby bez problemu tutaj spać. A i co? To może jeszcze przejdziemy do na zewnątrz, pokażesz to olbrzymie coś. Olbrzymie coś, zapraszam. Tak. Przemieściliśmy się na zewnątrz, no i to olbrzymie coś, czyli olbrzymi garaż. Bardzo krótki kamper, kompaktowy, tak jak już żeśmy rozmawiali wcześniej, ale mimo wszystko żadnych kompromisów w części załadunkowej, jeżeli chodzi o garaż. Jest to standardowy, właściwie niestandardowy. Jest niestandardowo duże pomieszczenie na przechowywanie po prostu no i wszystkiego właściwie, bo i nawet skuter Vespa tutaj się mieści, kilka rowerów. Oczywiście ładowność jest ograniczona do 150. Jaka jest ładowność? 150 kg. Standardowo, tak? Czyli rowery elektryczne bez problemu, jakiś skuterek taki jasne. Niewielki. Wszystko się zmieści, to co jest nam najbardziej potrzebne. Oczywiście garaż jest standardowo ogrzewany, oświetlony, tak jak przed chwileczką zaprezentowaliśmy. I z garażu jest też bezpośrednie połączenie z częścią dzienną, więc nie trzeba w tamtym rogu, więc nie trzeba gdzieś tam wychodzić, możemy mieć swoje rzeczy pod ręką, pod łóżkiem. Tak? Wtedy możemy szybko do nich dotrzeć z części mieszkalnej. Daria, to już korzystając z okazji, jesteśmy w garażu, garaż jest widać ogrzewany, bo nawiewy są. Tak. A jak ta marka dostosowała ten model do warunków zimowych? Mamy teraz zimę. No dokładnie tak. Pojazd jest dostosowany do podróżowania całorocznie. Przede wszystkim oczywiście ma ogrzewanie. W tej wypadku akurat tego modelu jest to Truma 4KW. Natomiast z takich dodatkowych rzeczy, które pomagają przetrwać zimę w tym pojeździe, a jest to całkiem łatwe i przyjemne, między innymi dzięki izolowanemu zbiornikowi wody szarej. W niektórych oczywiście modelach jest również dostępna opcja dodatkowa, takie jak grzanie zbiornika wody szarej, czyli tego najbardziej narażonego na działanie warunków atmosferycznych. Przede wszystkim też standardowo w modelach Etrusco mamy ramę aluminiową okien, która również jest dla nas dodatkowym izolatorem od czynników zewnętrznych. Jest to pojazd, który nadaje się jak najbardziej do podróżowania przez cały rok. To aby dopełnić informacji o Etrusco T6.9SF. Tak? Powiedzmy, jaka jest cena u Was? Cena w tym momencie waha się w okolicach 300 000 netto.
Za oczywiście model taki, jak Państwo przed chwileczką widzieli, z dokładnie takim samym wyposażeniem. Myślę, że jest to w tym momencie bardzo łakomy kąsek porównujący wszystkie marki. I tak jak Państwo widzieli w środku, design jest zachwycający. No i te szalejące ceny rzeczywiście powalają czasami z nóg. Tutaj jest całkiem okej na tle konkurencji. A jak z dostępnością tych pojazdów? Dostępność niestety nie jest taka, jakbyśmy chcieli. To myślę, że większość tutaj obecnych dealerów może powiedzieć to samo, jeżeli mówimy o ich markach. Natomiast na ten moment kilka sztuk na pewno przed sezonem, który wkrótce, tam za parę miesięcy się zacznie, powinnam mieć. Więc serdecznie Państwa zapraszam. Ceków koło Kalisza na ten moment. Na pewno będziemy szukać coś dla Państwa idealnego. Właśnie marki Etrusko. Daria, dziękuję bardzo. Dziękuję. No i zapraszamy do X-Campu. Pozdrawiam. Dzięki.